Strefa SG! Ładnie? Ładnie, ładnie, może cię wezmą na zastępcę dyrektora MOK. Choroba, ja myślałem, że ta fucha już jest zajęta. Ale tylko przez 3 miesiące, nie? No właśnie, właśnie, czyli taki okres próbny dla sopranistki. Taki prolog trochę, nie wiem jak to się tam w tych operach nazywa, ten pierwszy taki akt przed rozpoczęciem wszystkiego. Przeurocza sprawa, czekamy do pierwszej sesji Rady Miasta, bo będzie na pewno gorąco o tym temacie. Fajnie jest, jeśli dyrektor Świączak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury może wreszcie trochę odetchnąć od tego natłoku obowiązków, bo będzie go dzielnie zastępować niejaka solistka Teatru Wielkiego, w każdym razie sopranistka przy okazji. Małgorzata Kulińska-Kocoń. Małgorzata Kulińska-Kocoń, pięknie brzmi. Naprawdę, artystyczne nazwisko ma, czyli się nadaje na zastępcę dyrektora. W każdym razie wieść gminna niesie, że ta pani to jest jakaś tam kumpela, psiapsiuła, w sensie pani prezydent. Wiesz, wspólnie były na różnych koncertach. Czy Kulińska śpiewała, wieczorek słuchała. Rozumiem, no dobrze, wieczorkiem, bardzo dobrze. Czyli ja mogę spokojnie powiedzieć, że się znają, bo jest to raczej fakt. A teraz pytanie jest, po co wicedyrektor na 3-4 miesiące przed wyborami? Dokładnie. Na 3, ale na 3, tak. Na 3 miesiące, ale na 3,5 miesiąca przed wyborami. Ale czemu to łączy z wyborami od razu? Dlatego, ona ma... że wieść gminna niesie, że ta pani ma robić dobrą robotę kampanijną, pani prezydent. No, operą śpiewać. Będzie operowo jej to wyśpiewa wszystko, te wybory po prostu. No, będzie teraz nowy, wiesz, dżingiel. Będzie nowy dżingiel. Wcześniej był taki, wiesz, ludowo-biesiadny, no, teraz wtedy będzie był operowy. Baryton. No wtedy był baryton, to teraz, wiesz, ja nie wiem, pani prezydent pomyślała, że przed wyborami warto zaśpiewać cienkim głosem dla odmiany. Żeńskim. Żeńskim, cienkim głosem, zdecydowanie. No. No bardzo dobrze. Cieszymy się, że tak się kulturalnie robi. Myślisz, że tym razem nie skończy się na tym, że kultura leży w Zgierzu? Tym razem będzie... Wysoko. Wysoko będzie, tak jak ten głosik. Będzie wysoko. Znaczy, no jak już wreszcie te opery i operetki będą jeszcze w Miejskim Ośrodku Kultury powstawać i grać i być, no to wreszcie powstanie ta kultura, nie? Oby ona powstała, bo rzeczywiście kiepska sprawa. Tylko ja nie wiem, co o tym myślą ci, którzy się tą kulturą w Zgierzu zajmują, bo oni już taki, wiesz, przeżywali pełnomocników i innych pełnych nocników, teraz zastępca dyrektora. To też jest zabawne. Wiesz, oni się pojawiają, a kultura w Zgierzu trwa. Słuchaj, to też jest zabawne, no trwa. Bo na wniosek pani prezydent powołała panią wicedyrektor, dyrektora Świączaka podobno. No ale to nie wiem, czy to nie jest taka standardowa po prostu formuła, wiesz. Standardowa formuła, no przecież wiadomo, że nie miał innego wyjścia, na pewno bardzo potrzebował tego zastępcy, do tej pory sobie nie dawał rady, dlatego zawnioskował, prawda? Na 3 miesiące. Na 3 miesiące. Obawiam się, że nie miał innego wyjścia po prostu i musiał zawnioskować do pani prezydent, żeby ta mogła swojego człowieka mu podesłać. Myślisz, że to jest kolejny zamach na Miejskie Ośrodek Kultury w wykonaniu pani prezydent, tak jak wcześniej z niejakim pełnym nocnikiem Kowalczykiem? Zbieżność gatunków muzycznych może być całkowicie przypadkowa. Zupełnie. I to, że na przykład, że... A rozbieżność głosów to... No wiesz, to akurat taki akurat się pojawił, ale chyba oboje nawet z Akademią Muzyczną są związani. Poważnie? Mhm. Niesamowite. Pani prezydent ewidentnie jest melomanką. Lubi to po prostu, lubi. No to wiesz, my się na tym nie znamy, tak? My się kompletnie na tym nie znamy. No ale rozumiem, że pani prezydent się zna i jeszcze bardziej zna i ufa tym, którzy śpiewają tam te operetki, wszystkie opery. I... Wiesz, może oni na tych studiach, jak oprócz głosu, ćwiczeń, to na przykład też mówią, w jaki sposób poprawić kulturę w Zgierzu, że oni tacy wszyscy, słuchaj, są fachowcy na zgierskie warunki. No ja bardzo się cieszę, to może być rzeczywiście udany eksperyment, ja liczę na to. Gorzej, jeżeli tylko będzie to tak, że będziemy tą operą i tymi ariami, rozumiesz, teraz żyć przez 3 czy 4 miesiące, bo będziemy zmuszani do słuchania tego. Od razu mi się przypomina Marsjanie atakują. Kojarzysz tą komedię? Głupia strasznie. Może tego nie oglądamy. Okazało się, że Marsjanie przylecieli i rozumiesz, nie mogli, z Jackiem Nicholsonem, on za prezydenta tam robił, no. I okazało się, że nie mieli broni na nich. I wiesz, co się okazało? Że im głowy pękają, jak się włącza operowy śpiew w głośnikach. I oni jeździli po tych miastach, co to opanowane były przez tych zielonych ludków i puszczali na maksa te operetki i im pękały głowy i tak się pozbyli Marsjan. Widzisz? Fantastyczne. A kogo pozbyć się chce pani prezydent? Nie wiem, nie mam pojęcia. Też bym chciał się dowiedzieć, kto w naszym mieście jest zielonym ludkiem. A z koniczynką? Może z koło, może nie. Tak, proszę państwa, jeżeli macie na ten temat jakieś swoje przemyślenia, tudzież koncepcje, zachęcamy. Piszcie do nas na fanpage. Wysyłajcie swoje nagrania, ewentualnie. Byle słuchajcie, nie niżej niż sopranem. Tak?
To jest co za różnica, byle nie sopranem, bo no, konkurencja już jest tak... Tak, tak, to jest obsadzone. Na 3 miesiące na razie zapomnijcie o tym, że możecie być dyrektorami, wicedyrektorami. Chyba, że na przykład macie alt, zaśpiewacie altem, ewentualnie jesteś mężczyzną, jakimś tenorem. No to wtedy jest szansa, tak? A reszta głosów jest zajęta. No. Rozumiem. No trudno, no co poradzić. To ja już się nie będę popisywał wobec tego, bo... Nie. Natomiast no życzymy oczywiście pani sopranistce udanej współpracy. Śpiewającej. Śpiewająca, żeby to była współpraca. Mam nadzieję, że... No instruktorom MOK też życzymy śpiewającej współpracy. Absolutnie. Już się uczcie, kochani, tego śpiewu. Tak, żeby na parę głosów, nie, to zrobić. A myślisz, że ona będzie śpiewać teraz na przykład na tej sali teatralnej, na sali baletowej, nie w galerii? Wiem, czy, nie wiem, czy na sali baletowej to jest taka akustyka, jaką ona by chciała, wiesz? Ale przyjdzie do nas do studia, to nam tu wszystkie, rozumiesz, te gąbki ze ścian pospadają z wrażenia. Nie, to nie. To obawiam się tylko, że niestety wyjdzie z tego tradycyjnie głębsza afera, wiesz? I to będzie kolejny strzał w kolano, pani prezydent. No, ale okaże się. My wiemy, co czas pokaże. Zwykle niestety tak pokazuje. A już niedługo sesja, na której radni będą zadawać niewygodne pytania. Bardzo niewygodne. To prawda. No to teraz może coś altem, albo sopranem, albo barytonem dla odmiany. No myślę, że chyba nasi słuchacze tego nie zdzierżą. Nie zdzierżą tego? Nie. To spróbujmy puścić im coś, co ich jakoś zrelaksuje i nie zniechęci do końca do opery i operetki.